drodzy, powracamy już do naszej rozmowy. Cały czas mówimy o sporcie, jakim jest judo. Justyna i Kuba są moimi gośćmi. Teraz pytanie, bo zapytam kobiety. Ja jako kobieta często myślę, że jeśli wybieram się na jakiś sport, no to oczywiście wiąże się to z tym. Miejmy nadzieję, że będę traciła zbędne kilogramy. Czy tak jest też w przypadku judo? No wiadomo, że żeby zrzucić coś, potrzebna jest nie tylko aktywność, ale też zmiana naszego stylu życia. Wiadomo, że aura jesienno-zimowa nie sprzyja temu, żeby gdzieś wieczorem po pracy, po ciężkim dniu wychodzić na treningi, ale naprawdę warto się ruszać. Podczas treningów w judo spalamy bardzo dużo kalorii, jest to ponad 1000 w ciągu godziny. Myślę też, że wtedy ciało kobiety staje się atrakcyjniejsze, nabiera kształtów, więc jest to dobry powód, żeby zacząć trenować. Kuba, jakie są atuty judo? Cóż, atutów judo jest kilka. Na pewno jako jedną z korzyści należy wskazać sam ten aspekt fizyczny, czyli taki, że poprawiamy swoją formę ogólną, wzmacniamy siłę, wytrzymałość, a także właśnie elastyczność ciała, gibkość, dzięki czemu w życiu codziennym rzadziej nam się przytrafiają różne upadki, które kończą się na przykład gipsem, ponieważ umiemy dobrze padać. Innym z atutów jest na pewno właśnie ten element samoobrony, czyli umiejętność poradzenia sobie w przypadku zagrożenia, a także korzyść polegająca na znajomości z ludźmi, którzy ten sport też trenują, z którymi może nas w przyszłości wiele łączyć. A zatem korzyści jest naprawdę wiele. Tak jak wspomniała Justyna, wydzielają się endorfiny, także czujemy się jeszcze lepiej w momencie, kiedy wracamy wieczorem do domu. No, tak, może jeszcze tutaj dodam, że judo jest dosyć ogólnorozwojowe i wszechstronne, więc nie tylko poprawiamy swoją gibkość, ale również siłę, szybkość. Łatwiej będzie na pewno nam wnieść zakupy na czwarte piętro, czy wejść bez zadyszki jeszcze wyżej. Czyli na pewno ta jesienna handra nas nie dopadnie w momencie, kiedy będziemy właśnie uczęszczać na takie zajęcia, treningi judo. No tak, to świetny sposób, żeby przeciwko nie przeciwdziałać. Wobec tego, Kuba, jeszcze tak podsumowując nasze dzisiejsze spotkanie, bo przede wszystkim mówiliśmy, że to jest taki target dla studentów, prawda? Studenci, wy biedni ludzie, tyle się uczycie, tyle przed tymi książkami, wobec tego okazja do tego, żeby po zajęciach właśnie udać się na taki trening judo, który trwa 90 minut. 80-90 minut, zależnie właśnie od... Czyli bardzo tego, fajny, taki prawdziwy wysiłek fizyczny. Gdzie i kiedy, o której godzinie? Zajęcia odbywają się na ulicy Taborowej 1, to jest niedaleko areny, od razu obok basenu Olimpia. Nie trudno zauważyć, to jest wielka mata, tam odbywają się właśnie treningi w poniedziałki i środy o godzinie 20:30. Gorąco zapraszamy, zwłaszcza studentów. I jeszcze na sam koniec, wiemy, że też tutaj pojawiają się elementy samoobrony. Jakie to są elementy? Bo one są bardzo ważne, zwłaszcza mam takie wrażenie też dla kobiet, kiedy my kobiety wracamy wieczorem, no jesteśmy narażone na różnego rodzaju niebezpieczeństwa. Cóż, w judo nie polega na uderzeniach ani na kopnięciach, jednak pomimo to może być bardzo skuteczne, jako że na treningu uczymy się różnych chwytów, rzutów, a także technik w parterze, czyli dźwigni i trzymań, które równie skutecznie mogą nam pomóc obezwładnić przeciwnika, a także obronić się właśnie w przypadku, kiedy byłoby to konieczne. W momencie treningu, Justyna, czy ty rywalizujesz z kobietą, czy z mężczyzną? Czy tutaj ta płeć nie ma takiego znaczenia? Myślę, że płeć nie ma znaczenia. Bardzo często też wymieniamy się partnerami podczas treningu, żeby też nie przyzwyczajać się do jednej osoby. A myślę, że spokojnie kobieta może sobie poradzić z mężczyzną, nawet jeżeli jest większy i silniejszy. Tak jak już Kuba wspominał, są różne techniki i dzięki nim właśnie można osiągnąć sukces. Już na sam koniec, Justyna, ponieważ ty w tych zajęciach uczestniczysz, tak jak sama wspomniałaś, już od roku. Tak. Wobec tego myślę, że bardzo ci się podoba ten trening, bardzo ci się też podoba judo. Dlaczego warto? Jeśli są osoby przed telewizorami, które jeszcze się nie zdecydowały, być może się zastanawiają, co należy zrobić?
No przede wszystkim należy przyjść na trening i zacząć trenować judo, ale myślę, że to jest dobry pomysł na to, żeby pozbyć się tej zimowej handry. Myślę, że można poprawić swoją sylwetkę, zrzucić troszkę kalorii, ale także popracować nad swoją kondycją i wytrzymałością. I myślę, że to są największe zalety i najważniejsze i warto je wykorzystać. Każda kobieta powinna spróbować. A przy tym, tak jak i podkreśliła to już wcześniej Justyna i Kuba, jest to naprawdę świetna zabawa, także serdecznie wszystkich zapraszamy. Dziękuję Wam dzisiaj za nasze spotkanie. Państwa oczywiście zapraszam na krótką przerwę muzyczną i już za chwilę moi kolejni goście. Do zobaczenia.